Dzień dobry, cześć. Ja mam na imię Szymon i witam was na kanale Gram do Kawy, a dziś wracamy sobie do naszej przygody w świecie Fallout Sonora. Moi drodzy, sekundka, bo znowu mam kamerę źle ustawioną. Powiedzmy, że jest lepiej. O, kot tu śpi. Fallout Sonora, tak, Dayglow DLC. Moi drodzy, lecimy sobie dalej ze zwiedzaniem i z ogrywaniem tego DLC-ka. Ostatni odcinek zakończyliśmy w Starym Mieście, jeśli się nie mylę, gdzie poznaliśmy kolejnego włodarza. Jest to Butler i Butler razem z seniorem Gustavo rywalizują o to, kto poprowadzi Dayglow do jego chwały i odbudowy i tak dalej. Zwiedzamy północną część, kolejną zresztą część Dayglow, która znajduje się zaraz nad Starym Miastem. Dostaliśmy też zadanie przywrócenia linii kolejki jednoszynowej do użytku. Do tego potrzebujemy kolejnych części elektrycznych. Widzę, że leżą tutaj, ale chyba nigdzie nie wejdziemy, bo z tego co próbowałem właśnie, ani po części, ani po jakąś skrzynkę, która jest tutaj, nie wejdziemy, bo drzwi są zablokowane. Zatem będziemy się musieli wrócić do sklepu po kolejne materiały wybuchowe, na to wygląda. Tutaj jest tylko młot jakiś dostępny, tego nawet nie mogę przeszukać. Więc potrzebuję tutaj i tutaj dwa razy materiały wybuchowe kupić. Jak będziemy mieć kolejne części elektroniczne, bo do naprawy układu, tak, jednostki sterującej, tak, były potrzebne trzy razy części elektroniczne. Ja mam ich dwie, więc muszę jeszcze jedno znaleźć i będziemy mogli je naprawić. Natomiast tutaj od kolegi Ruperta już szukałem. Okej, muszę coś kupić. Od kolegi będę musiał je kupić, ale. Nie mogę tego do końca zrobić, bo nie mam pieniędzy. Znaczy mam pieniądze, ale tutaj wyrzuciłem sprzęt, więc ja ten sprzęt podniosę i go przehandlujemy za te materiały wybuchowe. Przy okazji może nawet za jakieś kapsle. No, akurat więcej nie podniosę, bo mnie waga nie puszcza, znaczy udźwig nie puszcza. No, trudno, zawsze to coś. I postaramy się chociaż tę część zadań dzisiaj rozwiązać. Zobaczymy, gdzie nas to zaprowadzi. Panie kolego, masz tu lancę za 150. I daj mi pan materiały wybuchowe, te co pan tutaj miałeś. Trzy jeszcze masz, mi są potrzebne dwa. 619, aż strzelił zaporową cenę. No dobra, to masz 500, nie trzeba, 469, tak. Masz kapsle, no jakoś przeżyje. Zobaczymy, co tam będzie w tych pomieszczeniach. No na pewno będą części elektroniczne. Ale co jeszcze? Tego nie wiem. No jest rozległo tutaj glow, jest tutaj trochę zadań. Przede wszystkim jest tutaj dużo biegania. Może nie tyle jest No właśnie, przez to jest dużo biegania, że jest rozległe. Więc nawet nie tyle jest tutaj roboty, że biegam, tylko po prostu jest rozległe i z miejsca na miejsce jest się ciężko dostać. Ale powiedziano nam, że jak dowiedzieliśmy się, że jak naprawimy tę kolejkę elektryczną, mamy już trzy części elektroniczne, mamy, to będziemy mogli z niej korzystać. Będziemy mogli z San Isidro do Starego Miasta się przemieszczać niemalże naraz. A jest to spora odległość do przejścia, więc to nam zapewni nieco bardziej płynne poruszanie się po tym miejscu, co niezmiernie mnie cieszy. Zobaczmy jeszcze, co w tej skrzyni tam się chowa. A, 5 lamp katodowych. No akurat 5 jest właśnie potrzebnych do naprawy, aczkolwiek ja już wcześniej gdzieś tam na złomowiskach uzbierałem łącznie 8, więc teraz mamy 13, no więc może do czegoś jeszcze się przydadzą. Tak, może do czegoś jeszcze się przydadzą. Będziemy też musieli pójść na tamę, przekierować prąd do stacji tej przekaźnikowej takiej, zaraz zobaczymy, o co to chodzi, a nie tutaj miałem iść. To dobrze, że będziemy musieli tam iść, bo drugi gul tutaj próbuje skompletować zespół muzyczny, jeden z potencjalnych muzyków właśnie na tamie chyba siedzi, z tego co pamiętam, ale teraz naprawiamy ten moduł sterujący, sekcja napraw, napraw moduł sterujący, załaduj materiały, uruchom program. Program zamknięty, moduł naprawiony.
Moduł ten jest niezbędny do normalnej pracy linii jednoszynowej. Należy go odłożyć na miejsce. Okej, to idziemy go odłożyć na miejsce. Było drugie rozwiązanie tego problemu, mianowicie jakiś mechanik podobno w San Isidro byłby w stanie nam pomóc. Dobrze, to teraz tak. Użyjmy tego modułu. Montujesz naprawiony moduł. Zapewni to teraz autonomiczną pracę linii jednoszynowej. Okej, sprzęt jest w dobrym stanie, ale ciągle nie ma napięcia. Muszę zrobić, żeby pociąg pojechał. Najpierw włączyć podstację niebieskiej linii. Brak tu prądu. A potem naprawić elektronikę w sterowni. I to elektronikę w sterowni już naprawiłem. Teraz musimy włączyć te stacje. Dobrze. Więc skoro musimy włączyć te stacje, to musimy wrócić na tamę. I niestety musimy tam iść prawdopodobnie z buta. Chociaż nie, tutaj byłby koleś nas w stanie tam zaprowadzić, ale to kosztuje kapsle. Zanim to zrobimy, to nie wiem, czy gdzieś tutaj nie był Rupert do znalezienia, tak? Emerytowany ghoul, to nie. To jest ochroniarz De Santiego, to jest De Santi. A, pieniądze miałem oddać De Santiemu, co odzyskałem od Kurta. Do kapsle, które Kurt jest winien, dokładnie 300. Uwielbiam zapach kapsli o poranku, mówi De Santi. Okej, naprawdę zasługujesz na połowę. Teraz przejdźmy do naprawdę poważnych rzeczy. W pobliżu osiedli jest obóz czarnych poszukiwaczy. Oni przeczesują moje ruiny i nie zapłacą podatku. Muszą dla mnie pracować, a jeśli nie chcą, to niech opuszczą moje ziemie. Idź i rozpraw się z nimi. Ja już się z nimi rozprawiłem, także tego. Wygląda na to, że się rozpadasz. Potrzebujesz pracownika? Mogę pracować zaraz sądną stawkę. Jest jeden kandydat. Przynajmniej nie trzeba mu płacić. Jest w spiżarni naprzeciwko. Nazywa się Pan Rączka. Wystarczy postawić go na nogi i przypisać program administratora. Zapłacę 300 kapsli. Okej, a co z tymi ludźmi, co ich miałem? Udało mi się uruchomić robota, już to zrobiliśmy wcześniej. Zacząłbym szukać na Starym Mieście programu administratora. A, czyli będziemy trzeba przypisać jakiś program. Ale czemu nie mogę mu powiedzieć o tych poszukiwaczach? Że ich wytłukłem. Nawet nie mam tego zadania tutaj. Chyba, że to są oni. A, to mogą być oni. To jest teren pana De Santi, to nie jest wasz obszar. Co robisz? Pyta poszukiwacz. Kto to jest? Kolejny ghoul? Dlaczego mam się z tobą liczyć? Pracujesz tu nielegalnie. De Santi da ci pieczęć Seta pod warunkiem, że będziesz dla niego pracować. Nie potrzebuję żadnej pieczęci Seta, inaczej już dawno bym ją miał, rozumiesz? Odpowiada poszukiwacz. Wygląda na to, że nie ma sensu z tobą rozmawiać. Rozumiesz tylko brutalną siłę. No dobra. Trzeba to trzeba. Ale mnie nie mówię, że mi wzrok uszkodzili, tak. Co za... Masakra. Chodź tu, bo nie widzę z daleka. Dobra, udało się. Też szkoda. No dobra, mogę brać luta, bo już jestem trochę odciążony. A myślałem, że się z nimi dogadam. A tu, co to jest? Muszę się naprawić. Możesz umrzeć z przepracowania, oczywiście, że tak. Trzeba trochę odczekać. No nie, nie będę walczył z zepsutymi oczami. Okej, naprawił się. Czekamy do rana. Idziemy zameldować wykonanie zadania. Problem rozwiązany. Mam dla ciebie jeszcze jedno, ostatnie zadanie, mówi De Santi. Istnieje supermutant o imieniu Flowers. Teraz jego samotne, bezwartościowe ciało depcze ziemię gdzieś na autostradzie 805 w poszukiwaniu swojego przeznaczenia. Przyprowadź go do mnie. Powiedz mu, że się nim zaopiekuję, jeśli będzie dla mnie pracował. No dobra. Ten pan złota rączka, może ja bym... Okej. Czyli nie jestem w stanie... Muszę znaleźć ten program administratora. No dobra, lecimy do tej tamy.
Zapora Bonito za 500 kampsny. I tutaj szukam, po pierwsze szukam gościa do zespołu. Ni cholery nie pamiętam, jak on się nazywał, więc po prostu będę chyba gadał z każdym, kto będzie podpisany w jakikolwiek sposób. Ghoul. To są ghoule zwykłe. Tu nikogo nie ma. Tu nikogo nie ma. A muszę zejść na dół, żeby przekierować do podstacji prąd. A może to jest ten? Fernando, chyba tak. Sprawdzanie podstacji. Podstacja sprawna. Stan pierwszej turbiny, drugiej turbiny, wszystko działa. Sprawdzanie podstacji działa. Wyłącz światła. Czyli to nie tutaj przekierowujemy. A gdzie? Tutaj to było. Nic innego tu nie ma. Ej, no chwila, to jak ja mam przekierować ten prąd do tej podstacji tam? Tu jest napisane, że podstacja działa. Tu jest karta dostępu. Nie no, to jest to. Może po prostu mam na tej podstacji tam popracować, no bo tu jest ta podstacja i ona działa. Ale nic nie mogę zrobić. Podstacja działa normalnie. Może tutaj? Włącz oświetlenie, włącz światła. Dobra, włączyłem oświetlenie i światła. Dobra, to teraz... Okej, to porozmawiajmy chociaż z Fernando. Kim jesteś? Nazywam się Fernando. Fernando, przysyła mnie Jose Solis, próbuje przywrócić do życia swój zespół mariachi. Dobry pomysł, odpowiada Fernando, nie przeszkadza mi to, kiedy występujemy? Chodźmy natychmiast, zabiorę cię prosto na Stare Miasto. Okej, czyli muszę go zaprowadzić tam. No dobra, w porządku, nie ma problemu. Jeśli masz zamiar iść przez most, to lepiej patrz uważnie, gdzie stawiasz kroki. W porządku, panie kolego, w porządku. Tymczasem mi zależy, żeby przejść koło tej podstacji tam. Oj, pieronie, i teraz gdzie to było? Chyba tu. Tak, dobra, tu jest ta podstacja. Widzisz podstację elektryczną, niestety nie masz pojęcia, po co tu jest. I jak ja mam skierować tutaj ten prąd? Nie jest dobrze. Czyli tak, wprowadzamy Fernando do faceta, który był tutaj. Gdzie mogę znaleźć Beatrice? Pracuję w restauracji w San Isidro. Okej. Okay. To tak, najpierw pogadamy sobie z Fernando, który się tu wlecze z tyłu. Dziękuję za pomoc. Dobrze, nie ma problemu. Została mi jeszcze Beatrice. I teraz tak. Tu gdzieś powinien być program administracyjny. Ale ten już tutaj stoi. I został tylko ten. Beatrice. Co z tym prądem? Bo ja teraz trochę zgłupiałem. O, chwila. Tego plakatu chyba nie ogarnąłem jeszcze. Tak, 5 na 7, dobra. Co z tym prądem? Bo ja prąd... Ale ja przekierowałem prąd do Starego Miasta. To może... Co muszę zrobić, żeby ten pociąg pojechał?
Włączyć podstację niewielkiej linii. Niebieskiej linii. Aleś mi pomógł, chłopie. A podstacja niebieska... Może to tutaj gdzieś? W sumie to miejsce jest takie puste strasznie, że nic tu nie ma. Może to się tutaj gdzieś skitrało. No ale masakra. Biegam w kółko jak jełop. Tu nie ma żadnej podstacji. O. Skoro prąd jest przekierowany na Stare Miasto, bo my puściliśmy prąd na Stare Miasto, to co z tą podstacją? Jestem programem administracyjnym. Gdzieś tutaj miał być program administracyjny. Może ten w sklepie będzie miał. O, program dla pana złotej rączki, gdzie mogę zdobyć. Zapytaj o to chwilę w bibliotece. Dzięki, byku. Biblioteka jest tu, ok. Potrzebuję programu dla pana rączki. To proste, mówi Phil, ale jestem teraz bardzo zajęty tą piękną książką. Nie mogę się oderwać. A co jeśli przyniosę ci więcej książek? Więcej książek? Mówi Phil. Tak, przynieś mi 5 ocalałych książek, a zrobię ten program. Bez obaw. Człowieku, co to za egoizm? Wszyscy siedzimy w tym razem. No dalej, pomóż mi z tym pieprzonym programem. Pomógł mi? Pomógł mi, no. Okej, okay, dobrze jest mieć jakąś tam reputację. No ale... Co z tym... Co z tą podstacją? Dobra, załatwmy sprawę tego robota. Będziemy mieć jedno zadanie mniej na głowie. Użyjmy na nim tego programu. Okej. Okay. Stanowisko administratora jest już zajęte. Dobra robota, dzieciaku, odpowiada DeSanti. Oto twoja nagroda. Przy okazji, mam dla ciebie więcej zadań. Jezus. Jeden z klientów zamówił stary kultowy film Głębokie gardło. Jak to możliwe, że o tym nie słyszałeś? Co za zacofanie. Krótko mówiąc, ma to ktoś w San Isidro. Zdobądź to dla mnie, a ja podzielę się częścią pieniędzy. Okej, okay, czyli tak musimy iść do San Isidro i tak. A w ogóle to teraz zwróciłem uwagę, że to biurko, przy którym on stoi, to jest takie samo biurko, jakie miał Gizmo chyba w pierwszej części Fallouta. Coś mi się tak wydaje. Dobra, czyli musimy iść do San Isidro. O co chodzi z tą podstacją? Nie mam pojęcia. Jest tu, nie działa na niej ani naprawa, ani nauki ścisłe. Po prostu se jest podstacja. Nie ma tutaj żadnych kabli, nie ma nic. Nie wiem, o co może chodzić. Na tamie też już nic więcej. Ja już tutaj prąd poprowadziłem. Może muszę z kimś pogadać w San Isidro, żeby to ogarnąć. Nie wiem. Po drodze no nie ma nic, zupełnie nic. Pustki, pustki, pustki. Gdzie tu było to przejście? Tutaj? Chyba tutaj, no. Także może biegam trochę jak oparzony, ale tak. W San Isidro mam załatwić dwie rzeczy. Gdzieś tutaj jest ta podstacja? Nie. W San Isidro mam załatwić dwie rzeczy. Kobietę z baru przyprowadzić do zespołu i załatwić ten film teraz. A może coś tam jeszcze się nawet znalazło. Rozmawiajmy najpierw z Gustawą. A może teraz mogę tu wejść? I może tu jest jakaś podstacja? No tu nic nie ma. Pusto. Dobra, porozmawiajmy najpierw z Gustawą. Może będzie coś nowego. Trzeba pomyśleć, jak naprawić radio. A to na radio to jest kolejna rzecz. Centrum patrolowe działa w podobny sposób. Jakie centrum patrolowe?
Dobra, chodźmy do restauracji szukać tej Beatrice. Tu jest chyba tak. Witaj, przystojniaku. Kim jesteś? Jestem Beatrice Aguirre. Moje nazwisko widniało kiedyś na wszystkich billboardach w Kalifornii. Jaka szkoda, że czasy się zmieniły. Przysyła mnie Jose Solis, Beatrice. Próbuję przywrócić do życia swój zespół mariachi. Stary zaczął działać? To ja rozumiem, mówi Beatrice. Okej, wchodzę w to. Zastanawiam się, jak to wszystko się skończy. Zabierzmy ją ze sobą na Stare Miasto. A druga rzecz... O, czy wiesz, kto jest właścicielem filmu Głębokie Gardło? Wiem, to Raymond, odpowiada Edward. Ale nigdy nie rozstanie się ze swoim ulubionym filmem. Chociaż wydaje mi się, że ceni sobie samo pudełko z płytą, a samego filmu nawet nie widział. Ostrzegam, nie zabieraj mu płyty, oszaleje ze wściekłości i każdemu będzie zawracał głowę. Okej, okay, gdzie jest Raymond? To jest Geoffrey. Ojciec Tullius. Mechaniczny gul. Szukamy Raymunda. To jest Judy. Ej, z Judy też coś było. A, dobra, Judy szukała męża Ruperta. Gdzie jest Raymond? Nie ma tu żadnego gula imieniem Raymond. Chyba, że ten. Tak. Dobra, czyli musiałbym go okraść, tak? Dawaj, panie. Głębokie gardło. Oddaję moje pudełko, nie oddam. Bardzo zdenerwowałeś gula zabierając holodysk. Nikt w San Isidro ci tego nie wybaczy. O kurde. O! A może zrobić to inaczej? Byśmy zamknęli drzwi. Ja myślałem, że jak zrobię to przy zamkniętych drzwiach, to nikt się nie zorientuje. Porozmawiać się z nim nie da. Wtedy wszyscy się teraz ruszają. Porozmawiać się z nim nie da. Co tu leży? Coca-Cola. Myślałem, że mógłbym... Oddaj mi moje pudełka. A nikt ci nic nie wziął, stary. A jakbym mu dał, nie wiem. Jakbym mu dał steampaka na przykład. Jak to zostałem przyłapany? Dajcie spokój. Masz Uzi. Oddaj mi to. Nie, ścieka się. Może mógłbym mu to jakoś podmienić. Czy ja mam jakiś holodysk? A może sekunda? To może zróbmy tak. Bo może zrobimy tak. Zabierzemy mu to. Teraz tak. Dobra, a jak mu teraz oddam to pudełko? Oddałeś holodysk właścicielowi, twoja reputacja została przywrócona. Dobra, czyli zabieramy mu to pudełko i musimy to jakoś ogarnąć. Teraz, to znaczy, że możemy go jakoś, coś możemy z nim zrobić. Przynajmniej jakąś pracę, nie. O, zabiliśmy Gonza, nawet nie wiem gdzie. Gonzo nie żyje, nie pozostawił mi wyboru. Przynajmniej teraz jego dusza odpocznie. Okej, okay, nie mam do ciebie pretensji. Jestem zły tylko na siebie, że nie mogę pomóc szaleńcom. Niestety wszystkie gule prędzej czy później tak skończą. Na szaleństwo nie ma lekarstwa. Nie obwiniaj się. Dziękuję za miłe słowo. Okej, okay, to musiał być jeden z tych dzikich guli, których spotkałem po drodze.
Dobra, teraz tak, musimy jakoś... Mam tu stary holodysk, czy możesz zrobić dla mnie jego kopię? Właśnie o to mi chodziło. Skoro mogę oddać, znaczy, że tak trzeba właśnie zrobić. A, sumienie dręczy. Co? Pyta. Mechaniczny gul. Oczywiście ukraść coś osobie z autyzmem, a potem chodzić po okolicy bez wyrzutów. Tylko kompletna szumowina potrafi coś takiego. Ale dlaczego mam ci pomóc, zamiast zwrócić płytę prawowitemu właścicielowi? Potrzebuję tej kopii, żeby zwrócić mu oryginał, rozumiesz? Okej, niech będzie. Dobra, zrobię kopię za stół kapsli. Kapsle z góry. Dobra. Mamy to. Okej, mamy dwa holodyski. Możemy mu jeden zwrócić w takim razie. Hops. Weź sobie. Cyk. Twoja reputacja została przywrócona. Elegancko. O to chodziło. Czyli mamy Beatrice ze sobą. Ją prowadzimy tam do tego. Na stare miasto. I mamy holodysk. Ruperta jeszcze nie znalazłem dla tej kobity. I dalej nie wiem, co z tą podstacją. To jest kurde najgorsze. Tutaj nic nie ma. No nie. Raczej nie chodzi o to, żeby ją wysadzić, nie? Chyba, że te mikroukłady mógłbym tam użyć. Chociaż nie, no nie sądzę. Sprawdzę to, ale... No nie wydaje mi się, prawdę mówiąc. Nie wydaje mi się. Tu wejść nie mogę. No tu jeszcze to wygląda tak, jakby tu była jakaś, mogłaby być jakaś podstacja, ale nic tu nie ma. Jest tylko ten sklep i te mutanty tu przyszły. No nie, no pusto. Też do końca nie wiem, po co one tutaj są, prawdę mówiąc. Chyba, że jest tu gdzieś ten mutant Flowers. A raczej nie, ale... Nie, nie ma go tutaj. Nie wiem, gdzie on się może błąkać. No, dobra, idziemy tam. I tutaj może coś po lewej, chociaż kurde, nie sądzę. Są części elektroniczne. Tutaj nie ma żadnej podstacji. Tutaj też nic nie było. Stary magazyn. No właśnie, nic tu nie ma. Pusto. Chodźmy jeszcze raz do tej podstacji, ona jest tutaj u góry. Spróbujmy na niej czegoś użyć. Zacznijmy od tych mikroukładów. Bo nic nie da. Widzisz podstację elektryczną, niestety nie masz pojęcia, po co tu jest. Przecież nam powiedzieli, że... Czekajcie, jeszcze jedną rzecz sprawdzę. Zapiszę sobie tutaj, żeby w razie czego wczytać, nie łazić bez sensu. Chodźmy jeszcze raz do tego mechanika w San Isidro. I zapytajmy go, może on ma jakieś pojęcie na temat tej stacji. Chcę kupić, może muszę lepszyć moją broń, kupić kilka rzeczy. To nie, nic. A. No dobra, chodźmy do tego faceta powiedzieć mu, że mamy ten film, do pana De Santi. Oto film, którego szukałeś. Uwielbiam stare klasyki, mówi De Santi, ale nie radzę tego oglądać. Jesteś na to za młody, kochany. Po prostu weź swoje pieniądze i zapomnij. Jest jeszcze jedno zadanie. Zapłata za nie będzie dobra, 500 kapsli. Ale pamiętaj, nie zawiedź. O co chodzi?
Gdzieś w drodze do San Isidro zgubił się robot kurierski z ważną częścią. Potrzebuję tej części. Przynieś mi to. No dalej, rusz tyłek. Okej. Blask dnia. Jest tutaj trochę tych zadań. Przywódź transmisję radiową, bla. Przywódź komunikację jednoszynową, zorganizuj występy mariachi. To jesteśmy blisko. Znajdź Donowana. Nigdzie go nie widziałem, ale będziemy szukać. Babcia Judy szuka męża Ruperta. Jego też jeszcze nie spotkałem. Praca dla pana de Santi. No to jest to, co teraz robimy. Dobra. O co chodzi z tą podstacją? No chodźmy odprowadzić Beatrice do Jose. A nawet nie do Jose. Tutaj z nią mogę pogadać przecież. Powodzenia na scenie. Fernando i Beatrice już są. Świetnie, mówi Jose. Mam z nimi o czym rozmawiać. Przyjdź na nasz koncert w ciągu dnia. Mam czekać, aż tam dojdziesz? Przeszkadzaj mi, jestem zajęty próbą. No nie jest dzień. No dobra, niech sobie tam przejdzie spokojnie. Pójdę jeszcze raz na północ. Nie wiem, może ten Flowers się tutaj gdzieś zapodział, ten mutant, o którym była mowa. Raczej nie, ale... No nie, no nie ma tu nikogo ani niczego. No powiem wam szczerze, że... Ani nie wiem, gdzie jest Rupert. Zapytajmy jeszcze raz tego gościa, może ja coś źle zrozumiałem. Powiedział, co zamierza zrobić, że jest zmęczony, chce odpocząć. Gdzie poszedł? Nie wiem. Z kim rozmawiał? Nie wiem. Gdzie poszedł? Nie wiem. Co mu powiedziałeś? Powiedziałem mu o salonie w hotelu... O salonie w hotelu La Pension. Nie widziałem go od tego czasu. Czy to jest ten hotel? Emerytowany ghoul. Może to jest ten przy stole? Jak masz na imię? To jest Rupert, okej. Okay. Nazywam się najszczęśliwszy sukinsyn na świecie. Masz na imię Rupert, prawda? Nie wiem, o czym mówisz, odpowiada. Pierwszy raz słyszę to imię. A może powinienem zapytać administratora albo zajrzeć do rejestru gości? Czego ty w ogóle chcesz? Kto cię przysłał? Pani Judy. Poszukuje swojego zaginionego męża i wygląda na to, że przegrywa on całą swoją fortunę. Słuchaj, kolego, mówi Rupert. Myślisz, że spędzałbym tu czas, gdybym chciał ponownie połączyć się z Judy? A jaki masz powód? Jesteś mężczyzną. Powinieneś zrozumieć, jak to jest, gdy twoja żona ma cię na oku przez 80 lat z rzędu. Czuję się tu dobrze, mówi Rupert. Robię, co chcę. Piję, oglądam filmy, gram w ruletkę. Wiesz, Judy nigdy nie pozwalała mi grać w tę cholerną ruletkę, a ja zawsze chciałem. Nie będzie zbyt szczęśliwa, jeśli się dowie, że ukrywałeś się przed nią, kiedy cię oszukała. Wiem, odpowiada Rupert. Słuchaj, powiedz jej, że nie żyję, co? Dla ciebie to nic, ale ja będę mógł jeszcze trochę pożyć bez jej całkowitego nadzoru. Nie, stary, musisz ją zobaczyć. Przecież to twoja najbliższa osoba. Niewłaściwie jest ukrywać się przed nią do końca życia. Musisz psuć mi zabawę? Pyta Rupert. Okej, masz rację. Pewnie i tak dowiedziałaby się od ciebie prawdy. Idź i porozmawiaj z nią. Mieszka w San Isidro. Okej, to sprawę z Rupertem. Sprawę z Rupertem załatwiliśmy. Praca dla pana de Santi cały czas w toku. Tu nic nie ma. Ta opiekunka to na coś może powiedzieć. Dobra, kąpiel kosztuje. Ty, a ja tu byłem? Co to jest za przejście? A, byłem tu, okej. Okay. Już się pogubiłem kompletnie w tym.
Nie mam. To jest strasznie irytujące. Ja nie mam zielonego pojęcia, co zrobić z tą podstacją. Nic, nul. Mam zero w głowie. Spróbuję ją wysadzić. Chociaż to jest strasznie durne, ale może nie wiem, może się nie wysadzi, tylko zaskoczy i zacznie działać. Pewnie, że się nic nie stało. Co się miało stać? Nie wiem, co sobie wyobrażałem. O, tutaj nic zupełnie nie ma. Nikt nie chce o tym ze mną rozmawiać. To jest jakieś przejście w prawo. To jest to jedyne przejście, które tutaj jest. Tak. Teraz wyjdziemy tu koło tego szpitala. No pewnie, że tak. Chodźmy jeszcze raz na tamę. Jeszcze... Coś spróbuję wymyślić, ale co? A nie, to nie jest tu, to nie jest tam, to jest to miejsce. Te mikroukłady po co mi, te plany latacza po co mi? Ram, pam, 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 jeszcze w pułapkę wlazłem. Matko jedyna. No więc przynajmniej drugi raz mnie nie wejdę. Co ten DeSanti chciał z tego? Już jest, strasznie się gubię w tym. Co chciał, żebyśmy w San Isidro załatwili, nie? Podstacja mi nie chce wyjść z głowy i nie mogę się skupić. Gdzie tu jest to przejście? Tu nie ma nic. Zupełnie się przez nią nie mogę skupić. Tutaj z tym posterunkiem też nie wiem, o co chodzi. Nigdzie nie ma żadnych części, przecież nie ma nic. Dobra, porozmawiajmy z tą Judy chociaż. Teraz wiem, co Rupert robił przez cały ten czas. Gdyby nie DeSant, już dawno bylibyśmy razem. Szuka sobie jeszcze wymówek. Nie, tego tutaj nie ma. Ci co? Ci nic. Szkoda, że Harolda nie ma z nami. Pojechał na północ. Ha. Obłąkany, nie umarły. Ale nie mogę mu pomóc. Potrzebuję leczenia. Przypomnij, jak masz na imię. Skąd jesteś, Taliusie? Mój dom jest daleko, w starej krypcie 13. O, chyba o nim nie rozmawiałem. Znam kilka krypt, ale 13 pierwszy raz słyszę. Oczywiście, takich krypt było wiele i wiele z nich obecnie już nie działa. A czy inne góle też przybyły z krypty 13? Większość z nich pochodzi z krypty 12, pod miastem Necropolis. Byłem tam i szukałem części do mojej krypty, ale zmutowałem. Ha! Więc nie jesteś gólem? Mutantem. Naukowcy mistrza takim mnie stworzyli. Chcieli zamienić mnie w supermutanta, ale coś poszło nie tak. Wygląda na to, że tobie przydarzyło się coś podobnego. Naprawdę okropne. Szkoda, że nie mogę nic zrobić, aby ci pomóc. Dziękuję za miłe słowo. Wiesz, kiedyś byłem ateistą, ale po tym jak los uczynił mnie nieśmiertelnym, mimowolnie uwierzyłem w Boży plan. Może to tylko test? Powodzenia. Może to tylko test, a może nie. Ten nic nie ma. Wiesz, ta ziemia należała kiedyś do Meksykanów, a potem przyszli Amerykanie i ją zabrali, mówi Geoffrey, ale wojna zatarła granice. Teraz to ta ziemia należy do mutantów, bez rasy i narodowości. No i powiedział, co wiedział. No kurde. Mój szacunek, senior. Pierwszy raz w mieście? Pokazałbym ci wszystkie zabytki za jedyne 10 kapsli. Ej, masz. Muchas gracias. A tak,
A tak, tam jest kolej jednoszynowa, a to granica z Meksykiem. Na północy znajduje się kolejny obóz guli. To wszystko. Pa, pa. Najciekawsza wycieczka edukacyjna ever, no. O, jest jedna ocalała książka. Miałem znaleźć 5, nie? No się trochę pewnie naszukamy za tymi książkami. Ale może znajdziemy. A nie, już nie miałem szukać. Przecież on mi zrobił ten program za frytki. Dobra. To nie potrzebuję tego. Tu był jeszcze tylko plakat. Chciałem zobaczyć, czy ten plakat zbadałem na pewno. 5 na 7, tak. Nie mam pojęcia. Chyba bym musiał sprawdzić, co zrobić z tą stacją, bo normalnie nie wiem. No dobrze, moi drodzy, już nie przedłużajmy tego bardziej, bo biegam w kółko już jak pajac. Trochę. Dziękuję wam bardzo za towarzystwo. Kurczę, szkoda, że tak to się potoczyło, no ale jest jeszcze tutaj trochę zadań. Tylko nie do końca wiem za bardzo, jak je zrobić. Nie wiem, jak naprawić radio, nie wiem, o jaki obóz mogło chodzić, jaki posterunek. Nie wiem, co zrobić z tym, z tą komunikacją jednoszynową. Występ mariachi. Donowana też nigdzie nie widziałem. Rozmawiałem chyba ze wszystkimi. No nie wiem. Chyba będę musiał to posprawdzać. Moi drodzy, dziękuję raz jeszcze za towarzystwo i mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak było, to gorąco zachęcam do tego, żeby zostawić pod tym filmem łapkę w górę. A jeżeli obserwujecie mnie już od jakiegoś czasu, a jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to również gorąco do tego zachęcam. Po zaklikaniu subskrypcji oraz dzwoneczka będziecie dostawać powiadomienia o każdym opublikowanym przeze mnie filmie, tym samym niczego już nie przegapicie. Ja natomiast dostanę szansę na to, by trafić do nowych widzów i nieco poszerzyć moje zasięgi, a tym samym rozwinąć mój kanał. Tymczasem żegnam się już i do zobaczenia. Do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć!